Choć Wielkanoc nie jest w Stanach Zjednoczonych tak uroczyście celebrowane jak w Polsce, wielu Amerykanów z okazji tego święta tradycyjnie, podobnie jak w Boże Narodzenie, przyozdabia swoje domy. To zdecydowanie zwiększa magię tego wyjątkowego czasu. Przed Wielkanocą amerykańskie media pełne są artykułów, że tym razem zdecydowanie więcej zapłacimy za jajka. Winne temu są galopująca inflacja i wysoce zakaźna ptasia grypa. To sprawiło, że w wielu przypadkach jajka są droższe nawet o 50%. Według informacji TripAdvisor 25% Amerykanów planuje wyjazd w związku z tegorocznymi świętami. Z powodu wzmożonego ruchu w ten weekend ceny biletów lotniczych poszybowały w górę około 74%. Na Wielkanoc najwięcej Amerykanów wyjeżdża do Arizony i na Florydę. Wśród zagranicznych kierunków najpopularniejsze są Meksyk i Karaiby. W niedzielę Amerykanie spotkają się na rodzinnych obiadach. Na wielkanocnym stole dominują pieczony indyk, pieczona szynka, sałatki na bazie majonezu oraz desery. Z kolei Polacy Wielkanoc obchodzą zawsze według naszych tradycji. Tradycje, no oczywiście żurek, jajeczko, szyneczka, jeśli chodzi o śniadanie. Później jesteśmy w takim okresie, że będziemy spędzać w domu, więc niestety nigdzie się więcej nie wybieramy. Mówi dla naszej gazety Polka mieszkająca na Florydzie. Dla Dziennika Zjazdkowego Jan Pachlowski.